jest tak, że te 400 tysięcy wniosków to 50%, a więc 200 tysięcy wniosków to są emerytury, które zostały przyznane osobom wcześniej pobierającym świadczenia renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalne, albo też były to osoby nieaktywne ekonomicznie. Rozpoczęliśmy we wrześniu przyjmowanie wniosków. Na dzień dzisiejszy w stosunku do tych 403 tysięcy uprawnień z ustawy wiekowej wydaliśmy ponad 90% decyzji emerytalnych. To są bardzo dobre wyniki, a więc to oznacza, że sposób zaliczkowy przyznania tego świadczenia występuje w niewielkim stopniu, co jest między innymi związane z tak zwanym wyjaśnianiem ostatniej okoliczności w tej sprawie. Z takim ludzkim językiem trzeba nazwać, jest to na przykład związane właśnie z ustalaniem kapitału początkowego. Tutaj także jest absolutnie możliwość, żeby taki apel skierować do ubezpieczonych, że po prostu trzeba samemu zadbać o to, aby ten kapitał początkowy był policzony, żeby on był zaewidencjonowany na naszym koncie, bo zgodnie z prawem obowiązującym to my ubezpieczeni składamy wniosek o ustalenie tego kapitału. To my powinniśmy także posiadać niezbędną dokumentację, z której wynika przebieg naszego zatrudnienia, ubezpieczenia przed 1 stycznia 1999 roku. Zakład jak najbardziej powinien i uczestniczy aktywnie w tym procesie, ale ze względu na to, że w sposób niewystarczający zadbano wtedy o sposób przechowywania dokumentacji, miejsca i przechowywania, tutaj jest bardzo dużo problemów, roszczeń związanych z tą dokumentacją i na pewno te sprawy powinny być także przedmiotem pogłębionych analiz, tak aby te osoby po prostu w takim odczuciu też subiektywnym nie czuły się pokrzywdzone, bo niestety w tej chwili tak często bywa, ale od tych decyzji, które są podejmowane na podstawie dostarczanych danych faktycznych, zawsze przysługuje odwołanie do sądu i sąd ma przecież szereg innych możliwości niż taka organizacja jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwestii rozpatrywania właśnie uprawnień do kapitału początkowego. A więc apelujemy, aby rzeczywiście zainteresować się kwestią tej cząstki emerytury, do której nabyliśmy prawo do 1 stycznia 1999 roku, bo ona jest bardzo istotna później z punktu widzenia w ogóle całej emerytury, do której nabywamy prawo. Według naszych szacunków w tej chwili kapitału początkowego nie ma ponad 1 000 000 osób, a więc jest to duża grupa osób ubezpieczonych i myślę, że absolutnie trzeba cały czas przypominać, że to jest w interesie nas ubezpieczonych. Wracam jeszcze do informacji dotyczących tej struktury tych osób, które nabyły prawo do emerytury. No na pewno jest tak, że w pierwszej kolejności najwięcej wniosków składają panie, to jest 59%, a więc również kiedy patrzymy na wysokość tych świadczeń, to dla kobiet to jest 1621 zł, dla mężczyzn 2714 zł. Czyli ta różnica jest dosyć istotna, ale musimy też dodać, że system emerytalny, ten wprowadzony od 1 stycznia 1999 roku, opiera się na formule zdefiniowanej składki, czyli wysokość emerytury zależy od wielkości opłaconej składki i decyzji, kiedy przechodzimy na emeryturę. Co mówiąc prostym językiem, wygląda tak, że im większe w liczniku, wyższe są te składki, im później przechodzimy na emeryturę, to krótszy jest ten okres przeciętnego dalszego trwania życia i świadczenie emerytalne jest wyższe. Jeżeli wiemy, że
50% w ramach tej grupy 403 tysięcy świadczeń. To są osoby, które przechodzą po rencie z tytułu niezdolności, po świadczeniu przedemerytalnym albo po nieaktywności ekonomicznej, to de facto wiemy, że wtedy te świadczenia emerytalne są niższe, bo te okresy składkowania były krótsze niż u osób, które przechodzą po aktywności ekonomicznej. Ciekawy jest także oczywiście ten raport dotyczący tych 50% osób, które przechodzą też z tytułów różnych aktywności ekonomicznych na emeryturę, ponieważ mamy tutaj całkiem sporą grupę 27% osób, które przeszły na emeryturę, ale jednak świadczenia im nie wypłacamy, ponieważ nie rozwiązały stosunku pracy, czyli nie dostarczyły świadectwa pracy, a więc to oznacza, że podjęły taką decyzję z punktu widzenia indywidualnego bezpieczeństwa, że jeżeli będzie taka potrzeba, to wtedy zawsze mogą skorzystać z tego świadczenia, które zostało już im ustalone. Ja chciałabym się jeszcze odnieść do takich kwestii, które także wynikają i z tej ustawy wiekowej, ale z wcześniejszych analiz dotyczących właśnie tego bezpieczeństwa socjalnego. Ten system emerytalny, który w tej chwili stosujemy i obsługujemy, on pozwala na przejście na emeryturę po opłaceniu jednej składki na ubezpieczenie emerytalne, co oznacza, że również w Polsce wypłacamy tak zwane emerytury groszowe, przykładowo 4 grosze, 7 groszy, 45, kilka złotych, kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych. No na pewno jest to bardzo kontrowersyjne z punktu widzenia w ogóle funkcji emerytury. Te świadczenia są z mocy prawa wypłacane z powodu tej jednej składki, ale przecież one nie są w żadnym wypadku świadczeniami emerytalnymi w takim kształcie, jakim być powinny, tak? Czyli trwale zastępujące dotychczasowe wynagrodzenie z tytułu aktywności ekonomicznej i gwarantujące jakieś minimalne bezpieczeństwo ekonomiczne. W związku z tym jest to na pewno problem do dyskusji, jak w przyszłości gwarantować te świadczenia emerytalne, czy nie należy rozważać właśnie jednak zgromadzenia jakiegoś większego kapitału emerytalnego, czy nie powinien to być jakiś staż, na przykład kilku czy kilkunastoletni, który by dopiero otwierał prawo do emerytury. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, że statystycznie mamy około 149 tysięcy świadczeń emerytalnych minimalnych, czyli tych gwarantowanych na poziomie 1000 zł przy stażu 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn i mamy około 90 tysięcy świadczeń niższych niż minimalne i to oczywiście w ciągu ostatnich lat przybywa nam tych świadczeń, co oznacza, że przybywa nam także osób, które mają bardzo krótkie okresy ubezpieczenia. Trzeba to mieć także na uwadze, to o czym w tej chwili mówię, z punktu widzenia też struktury zatrudnienia. Dzisiaj mówiliśmy w programie telewizyjnym o tych właśnie, tak jak mówił ojciec Piotr, używał tego określenia umów śmieciowych, a ja uważam, że to po prostu jest ten rynek, na którym mamy przerost tych nietypowych form zatrudnienia, umów krótkookresowych, zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, które właśnie nie wpisują się w kontekst tego bezpieczeństwa socjalnego, a także w przyszłości tego bezpieczeństwa emerytalnego. A więc jak gdyby do zasadniczego wątku się odnosząc, na pewno kwestia od kiedy powinny być gwarantowane emerytury minimalne. Na pewno ta kwestia cały czas wymaga jeszcze pogłębionej analizy i pogłębionej refleksji. Zresztą myślę, że ten rynek, którym mamy do czynienia z wysokim, bo to jest najwyższy wskaźnik w ogóle w krajach Unii Europejskiej, bo to jest 30-procentowy wskaźnik zatrudnienia właśnie tego nietypowego, krótkookresowego, musi być brany pod uwagę także z punktu widzenia
uprawnień w systemie ubezpieczenia społecznego, bezpieczeństwa socjalnego i w ogóle poszukiwania takiego rozwiązania, no jak zapewnić to bezpieczeństwo emerytalne w przyszłości, bo krótkie okresy odprowadzania składek, niskich składek, one absolutnie nie dają tego bezpieczeństwa, no bo trudno, żeby z punktu widzenia kilkugroszowych czy kilkuzłotowych emerytur ono wynikało. Również mówiłam dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa socjalnego o kwestiach uprawnień rentowych. To jest też powiązanie tych uprawnień z systemem orzecznictwa i to niepełnosprawności, niezdolności do pracy, niesamodzielności. Absolutnie decyzja lekarza orzecznika w przypadku systemów tych rentowych, systemów ubezpieczeniowych, ale także pozaubezpieczeniowych jest kluczowa, bo ona otwiera później prawo do świadczeń. Tutaj także widzimy potrzebę optymalizacji rozwiązania, uproszczenia takiego podejścia bardziej podmiotowego i od lutego tego roku na podstawie decyzji pani premier pracuje zespół międzyresortowy, który zajmuje się tą kompleksową analizą obecnego systemu orzekania i między innymi on dokonał już w dwóch etapach swoich prac analiz, diagnoz i sformułował określone wnioski. Ten pierwszy etap to między innymi mówi o tych pięciu istniejących systemach orzecznictwa rozproszonych niemal w 80 aktach prawnych. Te systemy orzecznictwa dają uprawnienia do prawie 100 różnych świadczeń, form wsparcia i uprawnień. Dlatego celem prac tego naszego zespołu jest uproszczenie tego orzecznictwa, jego ujednolicenie. Mówię tutaj o zasadach orzekania, o niepełnosprawności, niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o inwalidztwie, w służbach mundurowych, tak aby być może zawrzeć te regulacje w jednym akcie prawnym, wyeliminować konieczność wielokrotnego orzekania tych samych osób do różnych celów. Oczywiście zastanowić się nad systemem organizacji tego orzecznictwa, czy właśnie wykorzystać którąś z tych istniejących rozwiązań w jednej z instytucji ubezpieczeniowych, czy na ich bazie właśnie utworzyć nowy system. Nad tym wszystkim absolutnie pracujemy i w tej chwili po przyjęciu założeń do ustawy rozpoczęliśmy pracę nad projektem do tej ustawy. Rozpoczęliśmy także kalkulowanie skutków podjęcia rozwiązań tych o określonym charakterze i celu. Ja muszę także powiedzieć, że obok tego ogromnego projektu, jaki wymieniałam na początku, ustawy wiekowej, także w tym roku przygotowujemy się do dużego projektu związanego z tym filarem pozyskiwania środków finansowych, czyli składek od płatników składek. No bo żeby wypłacać te świadczenia, które wymieniam, emerytalne, rentowe, zagwarantować też bezpieczeństwo finansowe, obsługi systemu orzecznictwa, musimy mieć źródła środków, które oczywiście pochodzą przede wszystkim ze składek. Tutaj została przyjęta w tym roku w maju ustawa, która ustala, że od 1 stycznia przyszłego roku płatnicy składek będą mieli indywidualny numer rachunku składkowego, na którym od stycznia będą oczywiście księgowane ich składki, co bardzo nam porządkuje tą materię oczywiście przebiegu tych obowiązków składkowych od stycznia 1999 roku. Na pewno czyni ten system bardziej optymalny, racjonalny,
przejrzysty i na pewno również wpływa w sposób istotny na zmniejszenie kosztów obsługi tych obowiązków składkowych. Dzisiaj mamy taką sytuację, że płatnicy składek, tak, mają swoje konta płatników składek. My je w tej chwili porządkujemy z punktu widzenia na przykład przedawnień za okres 1999-2012, ale także innych zobowiązań, które mogą tam być. I płatnicy składek wprowadzają 3 albo 4 rodzaje, czy też składki 3 lub 4 rodzajami przelewów. Od stycznia będzie to jeden przelew, natomiast podział na fundusze emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń, to będzie dokonywało się już w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. No i myślę, że rzeczywiście oprócz uproszczenia także ten proces optymalizacji kosztów i obsługi obowiązków składkowych nastąpi. Tutaj korzystam także z tej okazji, aby płatnicy składek włączyli się absolutnie w ten wielki historyczny też proces porządkowania tej sytuacji na kontach płatników składek. My mamy około 7 200 000 płatników składek. Wysłaliśmy listy z numerami indywidualnymi rachunku składkowego do 3 300 000 płatników. Niestety otrzymaliśmy zwroty ponad 600 000 płatników. Wysyłamy do niektórych z nich już indywidualne listy, ale dzisiaj także uprzejmie prosimy, aby przedsiębiorcy, płatnicy składek, jeżeli nie otrzymali tego listu, żeby oni mogli też zapoznać się z tym numerem i go stosować od stycznia, ponieważ mogą go wygenerować poprzez na przykład wejście na adres składka na stronie Głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest specjalna zakładka. Jeżeli tam się zalogują, to również mogą pobrać ten numer rachunku składkowego, ponieważ jest on indywidualnie przypisany do tego płatnika i tylko i wyłącznie ten numer rachunku składkowego będzie obowiązujący i na nim muszą być odnotowane wpłacone składki. Musimy także liczyć się z tym, że liczba tych płatników składek jest naprawdę, tak jak powiedziałam, bardzo duża i nie w każdym przypadku pewno jest tak, że składka, którą opłacą płatnicy za styczeń będzie uznana jako wpłacona za styczeń, bo ona może się rozliczyć na poczet najstarszej zaległości. Dlatego proponujemy wszystkim płatnikom składek także, aby właśnie we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych po oczywiście przeanalizowaniu sytuacji każdego płatnika poczynić wyjaśnienia, czy i w jakim zakresie to rozliczenie inne niż oczekiwane przez płatnika się dokonało. A więc jest to bardzo duży projekt, który powinien także zoptymalizować ten filar bezpieczeństwa socjalnego, polegający na tym, że przecież musimy również dbać o zasilanie systemu ubezpieczenia czy zabezpieczenia społecznego, a więc upraszczać te zasady, wyjaśniać i absolutnie dochodzić ich tak, jak to prawo przewiduje. Już widzę, że ojciec Piotr pokazuje, że ja już za długo prowadzę tutaj absolutnie wyjaśnienia, że nasi słuchacze absolutnie chcą wejść już tak w rozmowę, a więc ja po prostu w tym momencie dziękuję i już czekamy na słuchaczy. A będzie też pani profesor, aby także przy okazji właśnie telefonów słuchaczy Radia Maria niektóre nowe wątki, czy też aspekty dotyczące ubezpieczeń podjąć. Bezpieczeństwo socjalne Polaków, stan obecny i perspektywy. W studiu Radia Maria nasz gość, pani profesor doktor habilitowany Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ja państwu przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer telefonu 536 600 200. Dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic ojczyzny
655-2366. Kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 011-48. Bardzo proszę, aby Państwa wypowiedzi, pytania były syntetyczne, zwięzłe, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z obecności w studiu Radia Maryja naszego gościa. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witam, skąd telefon? Sławomir z Bielska-Białej. Bardzo proszę, panie Sławomirze. Ja mam takie pytanie. Pani prezes, chciałem zapytać, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych oszacował, jaka będzie w przyszłości ilość nędzarzy w Polsce, którym nie będzie przysługiwała minimalna emerytura? Ponieważ wprowadzone zasady minimalnych okresów składkowych w powiązaniu z tym systemem zdefiniowanych składki spowodują, że bardzo wiele osób, które przez lata pracowały albo na umowach zlecenie, albo na umowach o dzieło, albo w ogóle pracowały na czarno, osób, które były bezrobotnymi, nie będzie mogło uzbierać 20 czy 25 lat okresów składkowych. I wprowadzenie takiego prawa w tej chwili, ono spowodowało, że ono de facto jest to prawo działające wstecz, ponieważ ci ludzie nie mogą się cofnąć w czasie do roku 99, 2000 i późniejszych, w czasie, kiedy było wysokie bezrobocie, kiedy oni nie mogli pracować na umowę o pracę, ponieważ taki był system, który ich wykluczał tak naprawdę z normalnego rynku pracy. Drugą rzecz, o którą chciałem zapytać, czy my koniecznie musimy nazywać orzeczników ZUS-owskich lekarzami? Przecież lekarz to jest osoba, która działa dla dobra człowieka, dla dobra pacjenta. Natomiast orzecznik ZUS-owski to jest osoba, która wykorzystuje wiedzę medyczną po to, aby znaleźć pretekst do odrzucenia wniosku osoby ubezpieczonej, po to, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaoszczędził na wypłacie świadczeń dla tej osoby. Te osoby są poszkodowane przez to. Więc taki lekarz, orzecznik ZUS-u, on nie działa dla dobra człowieka. On działa dla dobra ZUS-u. Dziękuję, panie Sławomirze. Dziękuję. Kwestie pozdrawiam gorąco. Pani prezes, bardzo proszę. Oczywiście tutaj pan podnosi kwestię na kilka godzin wypowiedzi, bo absolutnie też musimy się mierzyć z pewnymi stereotypami, bo nie jest tak, że to trzeba w całej rozciągłości za szereg rozwiązań tak obarczyć Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli chodzi o na przykład ten wskaźnik dotyczący wysokich i typowych form zatrudnienia, umów cywilnoprawnych, umów o dzieło i tak dalej. No, zakład ponosi odpowiedzialność za stosowanie konkretnego prawa, więc na pewno widzi skutki tych nietypowych form zatrudnienia w postaci niskich składek albo braku odprowadzania tych składek. Natomiast to nie może być jak gdyby utożsamiane tak bezpośrednio. Pan podniósł tutaj właśnie tą fundamentalną kwestię dotyczącą w ogóle tej formuły emerytury. A więc, bo można sobie wyobrazić ten system, który był do końca 1998 roku, zdefiniowanego świadczenia, gdzie tamta część była gwarantowana, a pozostała uzależniona od iluś lat okresu zatrudnienia 10 albo kolejnych, albo 20 kolejnych, 10 wybranych, albo też od tej formuły zdefiniowanej składki, czyli od stycznia, że to jest wielkość opłaconych składek i im większy jest ten kapitał składkowy, późniejsze przejście na emeryturę, ta emerytura jest wyższa. I tutaj absolutnie dotykamy tej kwestii, o której ja mówiłam, tych groszowych emerytur, bo to jest jedna składka od umowy zlecenia, to jest kilka składek od innych podstaw do ubezpieczenia społecznego i de facto to też prowadzi do tego, o czym mówiłam, że już ponad 90 tysięcy jest osób, które ma niższe świadczenie niż minimalne, bo faktycznie nie spełniają warunków 20 lat czy 25 lat okresu opłacania składek, czyli nie mają prawa do gwarancji tego świadczenia minimalnego. No ale to jest też jak gdyby tutaj takie jasne zadanie, że
niewątpliwie musi być ten wzrost aktywności ekonomicznej. Pewno te formy zatrudnienia nietypowe powinny stanowić mniejszy współczynnik niż 30%, bo de facto nie jest obojętne z punktu widzenia tych nabywanych uprawnień to, czy te okresy zatrudnienia są dłuższe czy krótsze. I na pewno w tym wszystkim musi być brane pod uwagę odpowiedzialność państwa za taką politykę, że te warunki do zatrudnienia, tego stabilnego, bezpiecznego, dającego też właśnie podstawę odprowadzania składek są, albo też rzeczywiście te warunki otwierające prawo do emerytury będą inne, więc nie jest to jedna składka, tylko jakiś dłuższy wymagany okres, albo też większy zgromadzony kapitał. Nie ma takiego rozwiązania na pewno uniwersalnego. Zaciągnięte też są zobowiązania wobec systemów emerytalnych, więc państwo musi z jednej strony zapewnić to bezpieczne finansowanie, ale także wpływać na to, aby te osoby, które rozpoczynają karierę, są w jakimś etapie, miały zapewnioną możliwość w przyszłości realizacji prawa do świadczeń emerytalnych. Co do kwestii lekarzy, no ustawodawca nazywa ich jako lekarzy, którzy wydają orzeczenie w kwestii dotyczącej niezdolności do pracy, a więc de facto jest to lekarz, no, który ma wydać orzeczenie, bo ono jest podstawą później przyznania prawa do świadczenia. I tu nie chodzi o żadne oszczędności ZUS-u, bo to są zupełnie fundusze inne. To jest fundusz rentowy, fundusz emerytalny i świadczenia nie są finansowane z funduszu ZUS-u, bo to jest zupełnie inny fundusz, tylko finansowane są z funduszu rentowego. Natomiast w przypadku właśnie tych świadczeń, których przyznanie uzależnione jest od orzeczenia, no tak jest, że ustawa wymaga, że ma być właśnie to orzeczenie przez lekarza, którego nazywa w tym wypadku z powodu tego orzeczenia jako lekarza orzecznika. To są lekarze orzecznicy nie tylko w Zakładzie Ubezpieczeń, to są w innych instytucjach, które także zajmują się prawem do świadczeń, dla których podstawą jest wydanie takiego orzeczenia o stopniu zachowanej aktywności ekonomicznej, a de facto niezdolności do pracy. Dziękuję pani prezes. Odbierzemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Bardzo proszę, halo, tak. Chciałbym się dotknąć. Tak, jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon? Moje nazwisko jest Józef Krutul, ja dzwonię z Chicago, Stany Zjednoczone i mam pytanie do pani profesor. Pani profesor mówiła dużo o poświęceniu czasu na szkolenie emerytów przyszłych. Czy pani profesor nie uważa, że należy zabrać się za szkolenie pracowników ZUS-u? Dlaczego ja tak mówię? Bo mówię na przykładzie Wydziału Obsługi Świadczeń Zagranicznych, jako że my, emeryci, którzy pracowaliśmy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, nasze sprawy załatwia właśnie ten wydział. I niestety pytanie jest takie, czy uważa, na jakiej podstawie pracownicy tego Wydziału Obsługi Świadczeń Zagranicznych odmawiają zastosowania do naliczenia emerytury w Polsce zapisów umowy z 2008 roku, mówię o umowie między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Po prostu problem jest taki, że pracownicy się powinni zdawać sobie sprawę, że oprócz fakt pracy w Polsce i Stanach wiąże się z zastosowaniem tutaj w Stanach Zjednoczonych przez Social Security Administration tutaj wewnętrznego prawa Unfair Elimination Commission. I w umowie polsko-amerykańskiej z 2008 roku jest dobry zapis, że wybiera się korzystniejszy wariant emerytury. I problem się rozwija, kto ma prawo wybierać ten korzystniejszy wariant. To są pieniądze emeryta i emeryt powinien mieć prawo zdecydowania, czy on chce mieć naliczone swoją emeryturę w Polsce według
szpitalu spędzają, odmawiają dostosowania do tego i to się kończy tym, że 50% polskiej równowartości, 50% polskiej emerytury trafia do skarbu państwa w Stanach Zjednoczonych, zamiast trafiać do polskiego budżetu, część, może nie 50%. Takie mam pytanie, dziękuję bardzo. Dziękujemy pani Zofia, pani profesor głos z oceanu. Tak, oczywiście. To jest tak, jeżeli chodzi o szkolenie emerytów, to nie absolutnie to miałam na myśli. Ja mam na myśli to doradztwo na rzecz kandydatów na emerytów i także takich jak nasz słuchacz, a więc to jest skorzystanie z doradcy emerytalnego przez Centrum Obsługi Telefonicznej, przez indywidualną wizytę w sali obsługi klientów. I absolutnie o tym mówiliśmy, to jest zupełnie nowa jakość. Co do szkolenia pracowników, absolutnie, pomimo głosów krytycznych, przywiązuję do tego ogromną wagę i myślę, że jakość tych decyzji, doradztwa będą coraz większe, ponieważ to szkolenie jest wpisane w kontekst też właśnie tej strategii, strategii komunikowania z ubezpieczonymi. No, problemy dotyczące stosowania umów dwustronnych, zwłaszcza umowy tej polsko-amerykańskiej, są absolutnie znane instytucji, te stanowiska interpretacji instytucji tej amerykańskiej i polskiej cały czas są przedmiotem licznych wyjaśnień. Tutaj pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych no, postępują zgodnie z literą prawa, zapisem w tej konwencji. Natomiast no, mamy także do czynienia tutaj z dość radykalnymi regulacjami prawa amerykańskiego, które między innymi szereg tych uprawnień ogranicza. Te problemy są cały czas analizowane z punktu widzenia skutku stosowania tej konwencji dwustronnej i na pewno będą jeszcze przedmiotem licznych prac. Proszę bardzo, Radio Maria, halo. Niech będzie posłanie Krzysztof, ja do audycji. Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon? Ja Jadwiga Stefanowska, dzwonię z Niemiec i mam takie pytanie do pani profesor. Proszę ojca, interesuje mnie sytuacja, bo pani profesor powiedziała, że są najniższe emerytury i one wynoszą około 1000 zł. Ja przepracowałam 42 lata pracy, zmuszona jestem teraz właśnie pracować jeszcze za granicą. Nabędę prawa w styczniu, ponieważ mąż ma raka, niestety ja też jestem po chorobie i nie miałam wyjścia. Nie przyznano mi emerytury, ostatnio pracowałam, miałam działalność gospodarczą, 29 lat, niestety w Polsce tak się dzieje, że jeżeli no, firma no, dochodzi do upadku, to musi sprawa się odbyć w sądzie. W moim przypadku było tak, że ja chorowałam, miałam operację na serce i ZUS mi nie przyznał emerytury. Moja praca to 42 lata i obliczono mi wstępnie 1800 zł brutto, gdzie pani profesor podaje, że po 20 latach to jest 1000 zł. Jak to się ma do lat pracy 20, a moich wypracowanych 42 latach i takich ludzi jest wielu. Czy to nie jest zbyt krzywdzące dla takich ludzi? Mówi się cały czas, że im dłużej się pracuje, tym większa jest emerytura. Przecież to nie ma sensu. A wracając do orzecznika sądowego, orzecznika ZUS-owskiego, to tak jak poprzedni pan dzwoniąc ze Stanów powiedział. Niestety, ale ci orzecznicy działają właśnie tak, że chodzi, aby zabrać zasiłki, aby nie pomóc tym ludziom. Sama byłam przykładem, gdy po operacji szybko mnie do pracy chciano wysłać. Pan był z obciętą nogą, daną mu rentę na 2 lata. Myślę, że to nie jest tak, jak pani profesor mówi. Chciałabym uzyskać informację, dlaczego osoby, które tak długo pracują, dlaczego są tak pokrzywdzone. Bo mówimy owszem o kontach ludzi,
ludzie mają kartoteki i dlaczego to jest tak wszystko do jednego kosza wyrzucane? Dlaczego nie możemy w jakiś sposób rzeczywiście uczciwy wynagrodzić ludziom? Przecież ci ludzie długo pracują, to powinni odpowiednio mieć wynagrodzenie. Tym bardziej, że jak się prowadzi działalność, to się prowadzi dwa razy takie składki się odprowadza jak za pracownika. To tyle, nie chciałabym zajmować czasu. Dziękujemy Pani Jadwigo. Bóg zapłać i czekam na odpowiedź. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, pozdrawiam Pani Profesor. Oczywiście, no trzeba tak twardo, tak jasno według zasad udzielać tutaj wyjaśnienia. Te zasady, że minimalna emerytura 1000 zł jest gwarantowana, dotyczą osób, które ma co najmniej 20-25 lat stażu, jeżeli ta emerytura nie wynika z przebiegu ubezpieczenia, a więc to jest tak, że mamy całkiem sporo osób, które mają ten okres ubezpieczenia 20-25, ale ze stanu konta składkowego by wynikało, żeby miały 800, 600 czy 700 zł emerytury, ale ponieważ mają ten staż 20-25, mają ten 1000 zł. Jeżeli teraz mówimy o stażu dłuższym, tak, 42 lata, 40-35 lat, no to w nowym systemie, tym, który obowiązuje od stycznia 1999 roku, emerytura jest uzależniona od sumy tych składek waloryzowanych kwartalnie, rocznie i moment przejścia na emeryturę, czyli jest to suma przykładowo 450 tysięcy 550 i do mianownika dajemy przeciętne dalsze trwanie życia właśnie w tym momencie, kiedy przechodzimy na tą emeryturę. I oczywiście wszystko jest tutaj uzależnione od kwoty tych składek. W przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek jest to kwota deklarowana, ale nie mniejsza niż 60% przeciętnego wynagrodzenia, więc to jest pewna taka gwarancja, no, w okolicach minimalnej emerytury, czasami wyższej, i niekoniecznie jest tak, że pracownicy nie mają większej podstawy wymiaru niż te 60% przeciętnego wynagrodzenia. Czyli te 42 lata pracy w nowym systemie od stycznia 99 w ogóle jeszcze nie mogłyby być z powodów też no, kalendarzowych uwzględnione, oznacza, że tutaj mamy większą część tej aktywności ekonomicznej przed jeszcze systemem zreformowanym, czyli de facto one powinny być w większości pełno uwzględnione w kapitale początkowym. I to jest właśnie pytanie, czy kapitał początkowy został ustalony dla uprawnień nabytych do końca 98 roku. To jest jedna rzecz. I jakie tam były przyjęte te podstawy wymiaru składki. Natomiast za okres płacenia składek od stycznia 1998 zaewidencjonowane fizycznie opłacone składki, zwaloryzowane. Można złożyć wymagania, które takie osoby. Nasza rozmowa będzie niemożliwa. Tutaj. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Ja chciałabym, pani profesor, zapytać, no nie, w pierwszej części nie mogło mnie być, więc jeżeli była mowa, to przepraszam. Chodzi mi o rentę socjalną. Po prostu, no przez wszystkie te lata, kiedy to się zmieniło, to jest 13 lat, nie zostało powiedziane dopiero w tym roku. Dostrzegłam takie no, ogłoszenie, po prostu kartkę w SUS-ie, że jest powiedziane właśnie, że to orzeczenie dla renty socjalnej o całkowitej niezdolności do pracy to jest tylko do renty socjalnej, a to nie jest grupa. A ciągle właśnie mówiono, że to jest to samo, co druga grupa. To jest moje pierwsze pytanie. Dlaczego przez tyle lat to nie zostało, nie było w SUS-ie w ogóle o tym mowa, nie była. Druga sprawa. Cały czas tutaj wmawiają ludzie, że normalnie można na rencie socjalnej pracować i tak dalej. A ja czytałam kiedyś, jak było ogłoszenie,
że jeżeli jest renta socjalna czasowa, to można tylko i wyłącznie na jednorazową umowę o dzieło. A więc nie można podjąć pracy, bo prawda, może zostać renta momentalnie odebrana. Tutaj zaznaczam, 5 ludzi znałam takich, którym momentalnie renta socjalna została odebrana. A na przykład ja nie mogę przerwać leczenia, więc nie mogę ryzykować. Już leczę się 40 lat na 53 lata życia i po prostu moje leczenie będzie trwało do końca życia. To jest taka właśnie druga sprawa. No a trzecią sprawę to mam właśnie taką, że ciągle mi przychodzą jakieś pisma właśnie o tym, jaka emerytura, te 35 zł, te, tak jak pani profesor mówi, groszowe. No i chciałam zapytać, czy to znaczy, że nagle zostanę z tej renty socjalnej przesunięta na tą groszową emeryturę? No ciągle mam jakieś takie wątpliwości. Aha, i jeszcze, bo pani profesor mówi tak, od 99 roku. Właśnie, ja nie mogłam przepracować 5 lat, dlatego że właśnie z powodu choroby. I no tak, padaczka, mieszane napady utraty świadomości po udarze słonecznym i tak dalej i inne jeszcze. I prawda, po miesiącu jak straciłam świadomość, jak straciłam przytomność, no i zostałam zwolniona po prostu. I tylko 3 lata udało mi się przepracować, a 17 zakładów pracy chronionej mnie nie przyjęło później do pracy. Więc czy, bo tutaj chodzi o to, że to było wcześniej przed 99 rokiem, czy po prostu to mi też nigdy nie jest wliczone. I mój mąż też pracował, pracował najpierw w zakładzie państwowym, a później przez kilka lat miał swoją działalność, jeździł za granicę. I później nie otrzymałam renty po nim, dlatego że powiedziano mi, że te 10 lat przed śmiercią nie pracował. Czyli te wszystkie lata jemu nie były już zaliczone, prawda? I wcześniej jeszcze właśnie jak on pracował, jak był z nami do 92 roku, to ja byłam też ubezpieczona razem z nim i też mi powiedziano, że to ubezpieczenie w ogóle się nie liczy. Więc chciałam o te sprawy zapytać, jak to w ogóle jest. No. Nic, dziękuję bardzo, ale najbardziej mi chodzi właśnie o te odbieranie tej renty socjalnej z powodu podjęcia pracy. Prawda? Pani Agnieszko, dziękujemy bardzo. Pozdrawiam. Spraw wiele, pani profesor. Tak, no ale tu jest przede wszystkim taka informacja, że w kwestii renty socjalnej w ostatnim okresie nic takiego się nie wydarzyło, czyli nie przyjęto jakichś zmian, które by te nabyte uprawnienia wzruszały, zmieniały czy ograniczały. I te zasady po prostu, owszem, projekty różne aktów prawnych gdzieś tam są procedowane. Ta renta, jeżeli jest przyznana, jest orzeczenie, bo pani tutaj też właśnie podnosiła różne wątki wpływu jednych orzeczeń na drugie. Jeżeli ma to orzeczenie, które było podstawą przyznania tego świadczenia, to na pewno uprawnienie do tej renty zachowuje. Te ograniczenia dotyczące aktywności są także zachowane co do wysokości przychodu, a więc nie ma w tej chwili takich regulacji, które by zmieniły tą pozycję pani, jeżeli chodzi o samą rentę socjalną. Z tym, że tutaj pojawiło się kilka wątków, które by wymagały takiego, no, że takiego, żeby usiąść z panią szczegółowo, popatrzeć na przebieg jej ubezpieczenia, bo pani podnosiła też kwestie właśnie składek opłaconych po 1 stycznia 99, te informacje o tej teoretycznej emeryturze, podnosiła też kwestie uprawnień, przepraszam, okresów składkowych przed 99 rokiem, czyli trzeba by było tak ustalić, tak, na jaki okres ma tą rentę, jakie ma te okresy składkowe z punktu widzenia uprawnień emerytalnych. Trzecia rzecz to jest jeszcze podnoszona przez panią kwestia renty rodzinnej. To jest w latach 90. po zmarłym chyba małżonku
to wtedy z kolei te uprawnienia byłyby uzależnione od tego, czy zmarły spełniał warunki do emerytury lub do renty z tytułu niezdolności do pracy. I tutaj pani mówiła chyba, że brak było tego okresu ubezpieczenia. Pan był widocznie w wieku powyżej 40 lat i tego okresu ubezpieczenia wymaganego nie było. No, w pani przypadku by trzeba było po prostu tak udać się na salę obsługi klientów, nawet jeszcze w tym roku, czy usiąść po prostu, zobaczyć na przebieg ubezpieczenia, na te uprawnienia, które ma i co wynika z tych uprawnień, które nabyła, no bo w takiej rozmowie tego po prostu aż tak nie ustalimy. Na pewno trzeba tą sytuację pani przeanalizować. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kogo witamy, skąd telefon? Ja dzwonię z Belgii. Jak pani na imię? Barbara. I mam pytanie do pani prowadzącej. Pani Barbaro, tam jest odbiornik włączony i on... Włączony odbiornik, właśnie już ja... Całkowicie go proszę wyciszyć albo wyjść do innego pomieszczenia. Dobrze. Halo? Tak, tak, słyszymy się. Używałoby do złego. Ale już my mogę... Od samego początku, proszę bardzo. Dobrze. Przekonywać do tego ojca. Warto się wymieniać tymi argumentami i potem nawet je powtarzać, rozszerzać. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za krótką wypowiedź. Szczęść Boże, pozdrawiamy. To był komentarz też do tego właśnie apelu księdza arcybiskupa Stanisława Gdańskiego, który tutaj nam przedstawił pan redaktor Wojciech Rzeszczyński, któremu serdecznie dziękuję. Bardzo państwu przepraszamy za przesunięcie czasowe, ale już za chwilę serwis informacyjny w Radiu Maryja. W Polsce emerytury, bo normalnie jestem zatrudniona. Gdybym się zwolniła z pracy, to nie przysługiwałoby mi świadczenie chorobowe. W Polsce emerytura jest moja emerytura, już mam ukończone 62 lat, 95 roku. W Polsce normalnie emerytura nie przysługuje, z tym, że nie przysługuje, nie mogę, bo bym musiała się zwolnić z pensji. Jak pani widzi to? Pracy. Pani Barbaro, już przekazujemy głos pani profesor. Już odpowiadamy, absolutnie. Ja mówiłam tutaj o tej kwestii, tej koordynacji systemów ubezpieczenia emerytalnego. I dokładnie pani sytuacja jest takim bardzo klasycznym przykładem. Nabyte uprawnienia są w polskim systemie emerytalnym, w związku właśnie z ustawą wiekową, której dzisiaj poświęcaliśmy dużo uwagi. Ale zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach wymagane jest rozwiązanie umowy o pracy, dotychczasowego zatrudnienia. I to musi być rozumiane w sposób taki ścisły, że to rozwiązanie musiałoby nastąpić z wszystkimi pracodawcami, w tym także obecnym stanie faktycznym z pracodawcą belgijskim. Jeżeli pani to uczyni, no po wykorzystaniu tego świadczenia chorobowego, nawet na jeden dzień, dostarczy odpowiedni dokument potwierdzający, to będzie już wystarczająca przesłanka, żeby pani wypłacać tą emeryturę. Ja myślę, że w tym okresie teraz, jakim pani jest, to należałoby wystąpić z wnioskiem w Polsce o ustalenie prawa, obliczenie wysokości tej emerytury, a jej wypłata będzie wstrzymana do momentu rozwiązania tego zatrudnienia w innym państwie, w tym wypadku w Belgii. I jeżeli to się tam stanie, to wtedy wypłata będzie pani przekazywana na według pani decyzji. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Rząd PO-PSL zamierza odkupić śmigłowce stare, drogie, całkowicie importowane i jak się okazuje awaryjne, podkreślili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Politycy skomentowali na konferencji w Sejmie doniesienia medialne dotyczące francuskich śmigłowców Caracal. Chciał je kupić minister obrony z Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Dopiero rząd Zjednoczonej Prawicy przy sprzeciwie totalnej opozycji zrezygnował z zakupu wielozadaniowych śmigłowców Airbus Helicopter z Caracal. Rząd odszedł ustną ofertę offsetową za niewystarczającą. Politycy PO powinni przeprosić Polaków i rząd za kłamliwe słowa o wielkich zaletach francuskich śmigłowców. Trzeba też wyjaśnić, dlaczego forsowali niekorzystną dla państwa ofertę, powiedział poseł Artur Soboń. Dziś wiadomo,
że decyzja obecnego kierownictwa MON-u o dostąpieniu od francuskiej oferty była słuszna i z korzyścią dla polskiej armii, dodał. Warto było stawiać na pierwszym miejscu polski interes narodowy. Warto było dbać o to, aby ta umowa była umową korzystną dla strony polskiej, nawet pod presją opozycji, która uważała, że interesy Polski są niepotrzebne, nie warto ich bronić, warto jest natomiast podpisać umowę skrajnie dla Polski niekorzystną. Dzisiaj z ust pani minister obrony narodowej Francji wiemy, że koszty serwisu tych śmigłowców we Francji, czyli w kraju producenta, wzrosły o ponad 80%, a ich sprawność nie przekracza 50%. W przyszłym roku zapadnie decyzja, która firma dostarczy Polsce śmigłowce ofensywne, zapowiedział ostatnio szef MON-u Antoni Macierewicz. W lutym bieżącego roku MON rozpisało postępowanie na 16 śmigłowców. W maju Inspektorat Uzbrojenia MON-u po ocenie wstępnych ofert poinformował, że rozpoczyna negocjacje ze wszystkimi oferentami: konsorcjum PZL Mielec i Sikorski, PZL Świdnik oraz konsorcjum Airbus Helicopters i Helikinvest. Te same podmioty konkurowały w postępowaniu, w którym wybrano Karakalę. Musimy stworzyć warunki dla młodych Polaków, młodych rodzin, aby nie szukali przyszłości poza granicami kraju. Musimy zrealizować Narodowy Program Mieszkaniowy, powiedział minister Andrzej Adamczyk. Szef resortu infrastruktury i budownictwa zainaugurował konferencję Mieszkanie Plus dziś i jutro, która odbywa się na Stadionie Narodowym. Minister Andrzej Adamczyk wskazywał, że Narodowy Program Mieszkaniowy to ogromne wyzwanie. Już wiemy, w szczególnie dwa główne merytoryczne zagadnienia, które zostały rzeczywiście przez pana poruszone, czyli sprawa strukturalnej przynależności zakładów bezpieczeństwa społecznych, co do którego mamy nadzieję, dotyczące że zostanie zrealizowane. Bo dzisiaj problem dostępności do mieszkań Polaków jest jednym z najważniejszych problemów społecznych, poza wszelką wątpliwością. Mówiła o tym przed dwoma laty pani premier Beata Szydło w swoim exposé, mówił w swoim exposé przed kilkoma dniami pan premier Mateusz Morawiecki. Zrealizujemy program mieszkaniowy. Musimy go zrealizować. Obecna na konferencji minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła, że Mieszkanie Plus to jeden z najbardziej wyczekiwanych przez polskie rodziny programów. W trakcie spotkania mają zostać podpisane umowy intencyjne z 30 samorządami dotyczące budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Łącznie Krajowy Zasób Nieruchomości będzie miał podpisane porozumienia na blisko 6 tysięcy mieszkań. Decyzja w sprawie budowy elektrowni atomowej musi zostać podjęta w ciągu kilku miesięcy. Musimy szukać rozwiązań, które ograniczą poziom emisji, powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że w tym momencie omawiana jest kwestia składowania odpadów z siłowni jądrowej. Komisja Europejska naciska na Polskę, aby podjęła jak najszybciej decyzję na temat kształtu przyszłej energetyki. Ministerstwo Energii podkreśla, że budowa elektrowni zasilanej atomem pozwoli na utrzymanie energetyki węglowej na obecnym poziomie. Część z najstarszych elektrowni węglowych mogłaby działać jeszcze przez 10 lat. Minister Krzysztof Tchórzewski podkreśla, że proces decyzyjny w sprawie elektrowni jądrowej przebiega długo, ponieważ należy rozwiązać wszystkie tematy poboczne. Wśród nich jest m.in. kwestia utylizacji odpadów promieniotwórczych. W naszym przypadku 5-letnie odpady jedynie to jest tyle, co jedna elektrownia, więc środowisko odpadów w Różanie, które funkcjonuje, kończy swoją żywotność. I teraz łącząc sprawy składowania odpadów medycznych, świerku, no i ewentualnej elektrowni jądrowej, musimy rozwiązać też ten problem, żeby to było tak jak trzeba z odpadami. No mówię, chociaż to jest czas na zorganizowanie tego składowiska, to jest 20 lat. Niemniej no, trzeba wiedzieć o możliwościach w tej dziedzinie. Jest cała sfera różnych rzeczy, które są do rozstrzygnięcia. Niemniej, ja już to podkreślałem wielokrotnie, że ja osobiście jestem zdecydowanym zwolennikiem. Wolę elektrownię jądrową i utrzymanie przeżycia węgla niż kombinowanie na gazie czy na innych produktach. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce od 2015 roku wzrosło o 5%. Ministerstwo Energii opracowuje projekt strategii polityki energetycznej do 2040 roku. Przedstawiciele rządu wskazują, że w latach 2040-2050 połowa energii ma pochodzić z węgla, 20% z odnawialnych źródeł i około 20% z atomu. Pierwsza elektrownia jądrowa miałaby zostać uruchomiona w 2030-31 roku.
Skąd? W Sejmie odbyło się spotkanie upłatkowe parlamentarzystów. W politycy co roku gromadzą się w parlamencie, aby złożyć sobie życzenia. W uroczystości udział wzięli m.in. marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński, Senatu Stanisław Karczewski oraz metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podziękował wszystkim pracownikom Sejmu i Senatu za dobrą pracę. Podkreślił, że Boże Narodzenie to święto, które niesie ze sobą dużo spokoju i równowagi. Marszałek zwrócił uwagę, że te święta były obchodzone w różnych okolicznościach. Natomiast w przyszłym roku będziemy obchodzili stulecie odzyskania niepodległości. Polityk wyraził nadzieję, że to święto będzie jednoczyło. Pracujemy dla Polaków, pracujemy dla Polski. A tak naprawdę pracujemy dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Były różne te święta. Święta, które w okolicznościach beznadziejnych dawały nadzieję. A jakie są święta nasze dzisiejsze? Święta nasze znowu łączą się z... Tak, różne to były święta, proszę Państwa, ale kto je pamięta? Czyli tak, radio obrotowe, oglądamy, proszę Państwa. Już cały czas radio jest w napięciu takim nerwowym jakby, proszę Państwa. Radio jest w napięciu nerwowym, przygotowane do wszelkiego dzieła dobrego. Zapraszamy, powielamy, pomnażamy audycje, gdy nadaje to nasze radio właśnie. Tak, proszę słuchać. Częściowo to są działania rzeczywiste, częściowo to są działania pozorne, te siedziby, to po prostu załóż spółkę, przecież nie przenosisz fabryk, tylko przenosisz siedzibę. Unia Europejska pod tym względem poniosła klęskę, bo przecież Parlament Europejski nawet przyjął pewne rezolucje, nawet dyrektywy, które się mają temu przeciwstawić, czyli w sferze opisu albo postulatów, to jesteśmy już zgodni, że są to rzeczy złe i należy je eliminować. Natomiast jeśli chodzi o sferę realną, to wręcz odwrotnie. W państwa zaostrza się ta walka. Walka między państwami o poprzez systemy podatkowe, aby odebrać dochody budżetowe drugiemu państwu przez to, co nazywamy... Niektórzy nazywają to oazami, bo ten raj podatkowy ma tak trochę zbyt wiele treści. Oazy podatkowe, czyli takie miejsca, gdzie możesz za zgodą i wiedzą danego państwa, przenosząc tu swoje formalnie interesy, płacić niższe podatki lub nie płacić ich w ogóle, ale a z reguły to jest dużo niżej niż w państwie, w którym rzeczywiście osiągasz dochody. Czyli to są zjawiska groźne. Cały świat tu trochę zwariował i pod tym względem stał się bardzo nieprzyjazny, a Unia Europejska dopiero od niedawna, w zasadzie od niewiele ponad roku, w oficjalnym sposobie opisu tych zjawisk mówi o nich pejoratywnie, ale jeśli chodzi o sferę realną, to się na razie jeszcze nic nie zmieniło. Umowy luksemburskie, do których pan nawiązał, wszystkie są, mimo wykrycia tego zjawiska, tak i podania do opinii publicznej przez to Stowarzyszenie Międzynarodowe Dziennikarzy Śledczych, za co ludzie zapłacili nawet z karami więzienia, tak dalej, żebyśmy wiedzieli, że to nie są zjawiska bezbolesne, bo ci, których to uderzyło, potrafią być groźni. I to się nic nie zmieniło. To znaczy mówimy, może zmieniliśmy język. Nawet G20 na ten temat mówi. Natomiast poza językiem, poza tym, że po pierwsze o tym zaczynamy mówić, no to jest też bardzo ważne. Mówimy w mediach, ale ja pamiętam, kiedy przed 2 laty, jeszcze w czasie kampanii wyborczej, mam takie wiele swoich doświadczeń na ten temat, kiedy mówiłem o tym zjawisku, no to mi po prostu redaktor, który prowadził, zresztą bardzo
bardzo sympatyczny, powiedział, ale przecież panie profesorze, o co panu chodzi? Przecież więcej pieniędzy zostało w kieszeni podatników, czyli jest lepiej, prawda? Czyli dobrem jest to, że nasze państwo ma mniej pieniędzy i czym ma mniej pieniędzy, tym jest lepiej, a to, że ono dzięki temu będzie musiało się zadłużyć, to nikogo to już nie obchodzi, bo to nie ja będę spłacał te długi. Czyli taki sobie głupi egoizm, bo to inaczej nie można nazwać, a zarazem niezdolność postrzegania rzeczywistych problemów ciągle nas nie przybliża do rozwiązania, ale dobre i to, że chociaż o tym mówimy. 21 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Stan polskiej gospodarki, ocena i perspektywy na przyszłość.